Cholera, chyba przeprowadzę się do Radomia. Zobacz, jaki Nowak ma samochód. Mówiłem ci, uczciwa praca popłaca. Nie mogę się doczekać, aż wznowią Złotopolskich. No albo Big Brothera. Rano chciałbym widzieć więcej ludzi w komunikacji miejskiej. Rozumiem, że masz inne poglądy polityczne. Szanuję to. W centrum powinno być więcej billboardów. Wow, ale zajebiście równe drogi. Nie czuję, że jadę. Nie mogę się doczekać kolejnego rodzinnego zjazdu. Piątek 17. Na pewno dojadę na czas. Zwłaszcza składania sobie życzeń. Wow, nieźle prowadzi. Pewnie kobieta. Cholera, sporo kasy wydajemy na legalną muzykę i oprogramowanie. Proszę pana, u mnie też by pan zdał egzamin. Świetnie pan jeździ. Nie mogę się doczekać, aż skorzystam z pociągowej toalety. 50 na lewym pasie? Jak dla mnie bomba. Nie mogę nadążyć za tymi świeżymi twarzami w polityce. Spokojnie, pani starsza sobie przejdzie. Mnie się nigdzie nie spieszy. Cholera, mój pociąg znowu przyjechał za wcześnie. Koszyk pełen, ale jeszcze mam tyle kasy w portfelu. Wódeczki? Nie dzisiaj. Muszę jeszcze posprzątać po swoim psie. Prowadzę. Wiesz co? Uwielbiam swojego szefa. Co ty głupi? Jutro praca. Dobrze, że kończę dzienne studia. Mam przynajmniej zagwarantowany etat. Nie pamiętam, kiedy ostatnio jadłem schabowego. Kurwa, mam już dosyć tego słońca. Od zawsze interesowałem się tenisem i biegami narciarskimi. Nawet jak nie odnosiliśmy jeszcze sukcesów. Wiedza z tych wszystkich przedmiotów na pewno przyda mi się na rynku pracy. Skarpety i sandały? To chyba nie najlepszy pomysł. Słyszałaś? Nie! Sąsiad dostał awan! Jest! Papierosy z bazaru? Przecież to niebezpieczne. Alkohol z bazaru? To niebezpieczne. Nie niszcz, to dla nas wszystkich. Uwielbiam segregować śmieci. To fajnie, że ZUS zostaje większą część mojej pensji. Wezmę droższy. Przecież liczy się jakość. Chyba czas wymienić Golfa trójeczkę na coś nowszego. Rosjanie, zdrapuj się! Zapisałem się wczoraj do publicznego okulisty i już jutro mam wizytę. Niemcy! Guten Morgen! Powoli, kochani, przecież wszyscy zdążymy.